Gościem Radia 5 dzisiaj Jerzy Sikorski, rektor PWSZ Suwałki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim, którzy słuchają. Zakorkowane Suwałki, wasze okolice jeszcze do niedawna bardzo zakorkowane, teraz już chyba lepiej się jeździ. Lepiej już jest, lepiej. Łatwiejszy dojazd. I łatwiej dowieźć dokumenty dla przyszłych studentów. Tak, to jest prawda, aczkolwiek rekrutacja całkiem sympatycznie podąża, z tym, że mamy w dalszym ciągu, teraz otworzymy drugą turę rekrutacji, która trwa do 25 września. I ci, którzy w końcu zdali tą maturę, no czekamy do 25 września, żeby można było podjąć decyzję ostateczną o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studiach, żeby 1 października ruszyły studia. Wróćmy do boiska. Prezydent Suwałk zaproponował uczelni nową lokalizację spornego boiska naprzeciwko akademika. Co pan na to? Znaczy, nie ma żadnych sporów. Było to kiedyś określone nieporozumienie. My, ja tu chcę, panie redaktorze, powiedzieć, że konsultujemy. Natomiast ja jestem coraz bardziej przychylny, żeby... Mamy przecież ładny teren na Ogrodowej, przy ulicy Ogrodowej. Tam przecież były juwenalia, które wypadły wyśmienicie. I chcę tam po prostu właśnie ten kolejny kierunek uruchomić rekreacyjno-sportowy dla studentów, dla młodego człowieka. Taka widzę potrzebę. I będziemy tam taką halę prawdopodobnie budować i będziemy rozwijać tego typu działania. Nie same boisko. Nie same boisko. Kompleks cały? Tak. Także to ma służyć uczelni. Tu, ja podkreślam, nie ma żadnych sporów między mną a urzędem prezydenckim. Nie ma. Było pewne określone nieporozumienie. Niepotrzebne, jeszcze raz mówię, niepotrzebne. Odległość dla studentów nie będzie problemem? Panie redaktorze, ja chodzę też kilometr i nie ma problemu. Dla młodego człowieka też nie powinno być. Tym bardziej, że ten kilometr się skraca w miarę jak się jeździ samochodem. I to jest konieczne. Sam pan redaktor wie, że to trochę sprzyja i rozwojowi sportowemu.